którzy zgodzili się wystąpić odważnie i pokazać swoje twarze, inicjując właśnie ten tydzień apostazji. Ja ze swojej strony chcę Państwu powiedzieć to tyle, że w dniu dzisiejszym właśnie wszcząłem procedurę wystąpienia z Kościoła katolickiego. Uznaję, że to jest naturalna czynność, którą już dawno powinienem wykonać. Nie było na to ani do tej pory odpowiednio czasu, ani, że tak powiem, nie bardzo wiedziałem, jak to zrobić. Dzięki apostazji.pl zyskałem konkretne informacje, jak się to robi. I w dniu dzisiejszym, jak i sporo naszych przyjaciół, jak widać, postanowiłem rozpocząć tę procedurę. Oddam może Robertowi głos, bo on jest tu praktykiem, już sporo przeszedł, więc będzie mu łatwiej. Również jestem twoim świadkiem na przy apostazji. Tak, mam tu dwóch świadków, Roberta i ja. Proszę Państwa, dlaczego maj, dlaczego ten czas i dlaczego to miejsce? Otóż 24 maja 1899 roku człowiek, którego można nazwać założycielem nowoczesnego państwa polskiego, wielki marszałek Józef Piłsudski, co do którego oceny historycznej jakby nie wszyscy są zgodni, jedną rzecz zrobił na pewno bardzo, bardzo dobrze. Mianowicie skutecznie 24 maja dokonał aktu apostazji. Zrobił to z przyczyn jak najbardziej zasadniczych, zrobił to mianowicie, proszę Państwa, z miłości. Józef Piłsudski opuścił Kościół katolicki, aby móc wyjść za luterankę. Fakt ten bardzo długo był pomijany, bardzo długo był niezaznaczany w jego biografiach, dlatego że bardzo nie pasuje do stereotypu Polaka katolika. Jeżeli chcielibyśmy utworzyć z Józefa Piłsudskiego opokę państwa polskiego, chcemy traktować go jak tego starego dziadka z wąsami, z szablą, z kasztanką, z całym tym anturażem związanym z wojskowością, to oczywiście to, że odszedł z Kościoła katolickiego, ten fakt bardzo, bardzo nie pasuje. Tymczasem Józef Piłsudski, jeżeli dobrze przyjrzymy się jego biografii, nie był tym właśnie starym dziadkiem na kasztance, miłym, sympatycznym dziadziusiem z wąsami. Był rewolucjonistą, był socjalistą, był terrorystą, proszę Państwa. Organizował działania bojowe bezpośrednie, mianowicie organizował zamachy terrorystyczne, podczas których naprawdę... Napady na pociągi z forsą, proszę Państwa, z których później utrzymywał początkujące, raczkujące państwo polskie. Więc przez ponad 2/3 swojego aktywnego życia można powiedzieć, że był osamą Bin Ladenem swoich czasów. Bin Ladenem, któremu się ostatecznie udało. I ten akt apostazji, którego dokonał, niech będzie symbolem tego, że robił bardzo dużo rzeczy z miłości i że robił te rzeczy z fantastycznym skutkiem. Józef Piłsudski, jak ja mówię do niego, święty Józef, jest patronem polskich apostatów. I chcielibyśmy tę bardzo, jakże najbardziej ze świeckich tradycji kontynuować co roku, każdego roku w maju, o tej porze, pod tym pomnikiem. Przypomnę, że rok temu się spotkaliśmy, móc przypomnieć, że Józef Piłsudski apostatą był. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos Kamilowi, chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że w związku z tym, że zaczął się ten tydzień apostazji, to w biurach poselskich Ruchu Palikota będzie można otrzymać konkretne informacje o procedurze, jak wygląda procedura wystąpienia, łącznie z poradami, jak to zrobić, bo wiem, że dużo ludzi pyta i dostęp do tej informacji nie jest łatwy, także zapraszam do biur poselskich i oddaję głos Kamilowi. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że rok temu była też konferencja prasowa w biurze Ruchu Palikota, jeszcze przed wyborami, poświęcona apostazji, gdzie apostazję deklarował Robert, a ja powiedziałem, że zaskoczyłem wszystkich, że nie dokonam apostazji, bo uważam, że Kościół katolicki można zmieniać od środka, powinno się. Przez ten rok zmieniłem poglądy i chcę wystąpić z Kościoła katolickiego. I to wystąpienie nie jest, jak się może niektórym wydaje, aktem straty wiary czy przejścia na pozycję ateistyczną, tylko w moim wypadku wręcz odwrotnie. Uważam, że to Kościół katolicki poprzez swoje działanie, poprzez utożsamianie swoich symboli, na przykład z symbolami narodowymi, dokonuje zdrady ewangelicznych nauk Jezusa. Ogromna ilość aktów pedofilii odkrywanych coraz bardziej w świecie, być może to będzie też w Polsce,
odkrywane. Arogancja Kościoła, polityka Radio Maryja, który się zachowuje właściwie jak jakaś bardzo skrajnie prawicowa partia nacjonalistyczna, skłania mnie i moją żonę, że wystąpimy z Kościoła rzymskokatolickiego. Ja się ochrzciłem, mając 10 lat, w Płocku, w kościele świętego Stanisława Kostki i zamierzam tam napisać pismo o to, żeby mi przysłali kopię aktu chrztu i w kościele, obok którego blisko mieszkam, złożę prośbę o wystąpienie z Kościoła katolickiego. Przypomnienia mogę powiedzieć, że jestem doktorem Akademii Teologii Katolickiej i Filozofii Chrześcijańskiej. Dziękuję. Więc jestem chyba wiarygodną osobą, jeśli chodzi o apostazję. Dziękuję bardzo. No to chyba wypada brawami nagrodzić taki. Tak strzelisty. Teraz Jarek, chodź tu do nas i proszę opowiedz o samej technologii. Nie jest łatwa. Postaram się w najbardziej krótkich słowach przedstawić generalnie problematykę apostazji w Polsce. Nazywam się Jarosław Milewczyk, jestem założycielem i twórcą serwisu apostazja.pl. Od zeszłego roku też jestem przewodniczącym okręgu gdyńsko-słupskiego ruchu Palikota. Apostazja jest to formalne opuszczenie struktur Kościoła katolickiego. Takie prawo każdemu z nas daje konstytucja. W Polsce Kościół katolicki próbuje naruszać to prawo, posługując się nawet kłamstwem, mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością, posługując się kłamstwem, twierdząc, że na przykład apostazja jest niemożliwa. To jest nieprawda. Nieprawdą jest też, i to jest przykład chyba pana Kamila Sipowicza, że apostazji dokonują osoby niewierzące. W Polsce około 1/3 osób, które dokonuje apostazji, to są osoby głęboko wierzące w Boga, w tym chrześcijanie. Polska jest ewenementem, jeśli chodzi o podejście Kościoła rzymskokatolickiego do kwestii apostazji. Wszędzie na świecie obowiązuje instrukcja Benedykta XVI, gdzie wystarczy złożyć zwykłe oświadczenie woli. W Polsce wygląda to nieco inaczej. Episkopat zmusza ludzi do przyprowadzenia ze sobą świadków, przedstawienia dodatkowych dokumentów. Istnieje też konieczność wielokrotnego spotykania się z proboszczem danej parafii. I nie ma przy tym żadnych gwarancji, że taka apostazja, akt woli, będzie sformalizowany. Dziś wspólnie z ruchem Palikota rozpoczynamy tydzień apostazji i we wszystkich biurach poselskich ruchu Palikota w Polsce każdy, kto chce dokonać apostazji, będzie mógł zwrócić się o pomoc i taką pomoc w biurach poselskich ruchu Palikota otrzyma. Informacje na temat, jak dokonać apostazji, znajdziecie Państwo na stronach apostazja.pl, apostazja.info i również na stronie Fundacji Wolność od Religii z Lublina. Apostazja.pl ponadto też oferuje pomoc 1500 świadków, którzy społecznie pomogą w sformalizowaniu tej procedury dla tych osób, którzy zechcą ją przeprowadzić. Z mojej strony to wszystko. Jeśli są pytania, to proszę bardzo. Nie, tylko prosił, żeby jeszcze się pan przedstawił. Jarosław Milewczyk, ruch Palikota, twórca i założyciel apostazja.pl.